Witam wszystkich, oglądacie nowy odcinek. Zagrajmy w The Walking Dead Survival Instinct. Oczywiście na wstępie mówię, że kontynuuję wydarzenia z poprzedniej misji. Po tym jak utraciłem broń. O Jezus Maria. No. Jak utraciłem broń po... zabraną mi przez członków gangu Merla. Posiłkuję się nową bronią, którą widzicie właśnie w moich dłoniach. Że tak się wyrażę. No właściwie to wirtualne dłonie Daryla, ale dobra. Gdzieś wystrzeliłem jedną strzałę i cholera wie gdzie. O Jezus! Skoro na ciebie to wyjdę z nożem, nie będę się pierdzielił z tobą. Pamiętam, kiedyś była strzała, jej nie ma. A, jest. A, dobra, to mnie biorę. Jeszcze tyle to mam. Daryl jakoś w całym serialu lata z jedną strzałą i jakoś żyje do tej pory. Zobaczymy. Co myślę dla tej postaci w czwartej serii. No, oczywiście też czekam teraz do września na premierę The Walking Dead od Telltale. Którzy oni postanowili wydać drugą serię. Tej przygodówki. Wcześniej nie wiem po co ja... wyciągałem ten nóż. Zapominam. Czasami. A, trafiłem. A muszę zabrać z niego strzałę, bo bez strzał to ja strzelać nie będę. Piękny strzał. Jakoś idzie opanować, widzę tą... A, tu jest moja strzała. Z tego co pamiętam też w barze były w tarczy jakieś strzały. Ale mogłem... ale nie wróciłem się po nie. Już dupa. Cholero jedna. Wy to nigdy mi spokoju nie dacie, nie? Nie leży tu nic? Nie, dobra. No, wydawało mi się. No be. Dobra, trzeba sobie golnąć jedynym drinkiem, jaki mam. A, to był jedyny. Nic nie ma, panie, nic nie ma! Dobra, ciebie zdejmę z kuszy. Nie będę się wysilał. No proszę, jak ładnie. Ale te strzałę to mi oddaj, nie? Widzę sobie, jego kolesie za bardzo nie poradzili z trupami. Zacięcy w uszach coś są. A, dobrze, że wyjąłem nóż. Jeszcze z jednym to... O! A to sobie chętnie wezmę, dziękuję. Butelka też. A, butelkę też wezmę, może się przyda. A to się na pewno przyda. Dobra. Co my tu mamy? Z tej strony nic. No tutaj? To było mądre. Stałem mu prosto przed facjatą, a on jeszcze się nie zorientował. Nie, no to szok dopiero to był. To prawdziwy szok. Tutaj error inteligencji czystej postaci, nie? O kurde, jeszcze żyjesz? Ej, no teraz trafiłem w łeb, no hello. No teraz to nie. A, kurde, nie, no to jest dopiero dobre. Wszystkie strzały musiałem wykorzystać, żeby go zabić, nie? Kurwa.
Zawsze musi się jakieś zaczaić cholerstwo na mnie. A, ciebie zabiję. Kuszy. Nawet ładnie, nawet trafiłem. Nie, ale serio, kusza jest naprawdę ciężką bronią do opanowania i w ruchomy cel jest strasznie ciężko trafić. Nie jak shotgun albo coś. Dobra, co ja mam tu robić? Tutaj widzę trzy, tak? A, to będzie łatwo. Twoje wszystkie pozachodzić. Wszystkie? Wszystkie, dobra. A, czwarty jeszcze jest. No to czwarty też. Tutaj coś? Nie, tu nic nie ma. Dobra, to zabieram to. Zabieram moje rzeczy i się stąd zabieram. Że się tak wyrażę. Karabinu. Jeszcze dajcie mi czas. Wiem, że coś. Zabieram się do to, dobra. Dobra, to teraz się zabawimy, chodźcie. O cholera, to chyba niedobrze. A to już po mnie. Choć jeszcze mam szansę. Ale nie, już idę następny. To już po mnie. Kurczę, no. Trzeba będzie wymyślać coś innego. A ten czemu się teraz zorientował? A dobra, zabijecie z kuszy tam. Będę się tobą będę wyciągał na ciebie nóż. Nóż to ja sobie mogę zachować na coś innego. Co ja miałbym tu zrobić? To zamknięte, tak? Ale pewnie tą drogą wyjdą. Dobra, najpierw się zakradnę do nich i pomyślę. Co ja mógłbym zrobić? Może te bramy trzeba zamknąć? Ale nie wiem, coś raczej tu jest jakaś możliwość oprócz tych... Dobra, zabierajmy wszystko jak najszybciej się da. Kurde, pełno. Pełny ekwipunek. Dobra, tutaj spróbujmy. Kurde, tutaj też nie wejdę! Dobra, to ja spróbuję uciec. I to był chyba głupi pomysł. Ale dobra, spróbuję teraz z tą koncepcją bram. Spróbuję te bramy pozamykać. Może to coś da. Jak tutaj wejdę. Nie trafiłem cię, ale zaraz cię trafię. Mówiłem, że cię trafię. Dobra, co lepiej to pozamykam, może to mi pomoże. To zamkniemy. To zamknę, ale najpierw przejdę. Albo najpierw zabiję tego tutaj, żeby mnie nie przeszkadzał. I teraz zamknę. Teraz to może uda mi się przeżyć. Dobra, jeszcze tylko ta. Inaczej mi z tej strony wylezę i będę miał problem. Dobra, to wszystko po kolei zabieramy. Tak. Baseball, karabin, śrutuwa, żarcie, napoje. Dobra, zrobimy sobie małą przerwę. Och, cholera, mam tylko dwa pociski. Czyli potrzebna mi amunicja. Dobra. To teraz się możemy bawić. A wy możecie mnie pocałować. Dobra, zabiorę sobie strzały. Och, cholera, nie wezmę naboi do śrutówki, a mi się przydadzą. Kurna, co ja teraz robię, to ja nie wiem.
sobie poradziłem. Dobra, wywalę te pociski do pistoletu, bo mi to niepotrzebne. I wezmę naboje do shotguna. Dobra, 33 pociski w karabinie. Tutaj mam 6 strzał. I razem 7. To nie jest tak źle. Wy mnie możecie, wiecie, gdzie pocałować? Ty znowu się zawiesiłeś? Pomogę ci. Ale oddaj, nie? No to co to jest, kurde, jakiś sklep, coś? A, sklep z ciuchami. To był. No, co tu leży? Nowa strzelba! A to ja chętnie wezmę. Mogłem wyrzucić właściwie coś innego i strzelbę zostawić w samochodzie, ale dobra. Strzelba jest moja i ja jej nikomu nie dam. Ej, ja chyba poznaję tę laskę, co tam siedzi. Czy to nie ta laska z drugiej misji? Czy z trzeciej? Ciurwie, ja już nie pamiętam z której, ale kurde. Coś mi obiecała. Obiecała mi jakieś rzeczy, ja ich nie dostałem, ej. Zamknij się najpierw, ci oczyszczę tutaj drogę, bo inaczej nie zaatakują. I fajnie. A, ostatnia strzała poszła. Dobra, ja mam kij baseballowy jeszcze. Dobra, teraz oddawajcie strzały. Jedna po drugiej. No dobra, to kończymy tą zabawę, nie? Saved your ass at the diner. Do I look like your bitch? Not in that outfit. What? Oh, hell no. Wait, oh, come on, I was only teasing. Where's that bag? Wiesz, ja mam dziś zły dzień. We haven't even gone on a date. Najpierw mnie ukradli. Give a girl a ride and we'll talk. No, teraz udało mi się na szczęście przeżyć jakimś cudem. Dobra, spadamy stąd. Ach, ten frajer, któremu dałem młotek, nie przeżył. A, idź w cholerę. Dobra, wszystko ładnie, pięknie, czyli można przejść do następnej misji, ale to już w następnym odcinku, więc trzymajcie się, do zobaczenia moi drodzy, cześć!